Słuchanie jest sztuką. Nie tylko mówienie jest sztuką, ale słuchanie jest sztuką. Gdyby ominąć na moment kontekst biblijny, który będziemy tutaj poruszać, zwykle jest tak, że ludzie słyszą to, co chcą lub us usłyszeć. Zapamiętują nie to, co jest powiedziane, ale interpretację tych słów, bo inaczej nie mogą. Natomiast nie da się często zrozumieć Wypowiedzi, która jest przedstawiona tylko przez zwykłe słuchanie 30-minutowej jakiejś tam prelekcji, dlatego że na znaczenie tej prelekcji ma wpływ to, kto to mówi. Jak to mówi, kim jest, co myśli, jak wierzy. Tego nie da się wszystkiego złapać w pół godziny. Miałem ostatnio taką sytuację, w której przyjechałem do zboru, w którym wiedziałem, że jest konflikt. A nie wiedziałem, która strona konfliktu ma rację, więc postanowiłem nie odnosić się do tego konfliktu i wybrałem kazanie najdalsze, jakie mogło być co do tego konfliktu. I po kazaniu przyszli do mnie ludzie i mówili: ciekawe, miałem te nawiązania do problemów, z którymi się zmagają. Bo ich emocje sprawiały, że oni wyczytywali w przemówieniu to, co uważali, że tam jest, podczas gdy tego tam nie było. Chyba, że Bóg chciał, żeby to tam było. Dlatego, dlatego słuchanie jest sztuką. Nie możecie być biernymi słuchaczami tego, co jest mówione. Wy musicie aktywnie zaangażować się w słuchanie, by rozumieć, co jest mówione, bo inaczej jesteście tylko biernymi odbiorcami tego, co wasz swobodny umysł wam podpowie, że jest mówione, chociaż wcale nie musi być. Także na pewno rozpoczniemy teraz wasze słuchanie i moje mówienie od prośby. Ojcze, prosimy. Prosimy cię o pomoc. Bez ciebie. To ktoś się namówi, ktoś się nasłucha i nic z tego nie będzie, ale wierzymy, że Ty masz, masz tę moc, że ustanowiłeś tę służbę słowa i że ten moment, kiedy jesteśmy teraz razem, może mieć znaczenie. Wykorzystaj go, daj nam być mądrymi, co, co Twoje przyjmować, co nie od Ciebie odrzucać i, Panie, być trochę innymi po niż przed. Taką prośbę kierujemy do Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Na samym początku Biblii dowiadujemy się o tym, że Bóg stworzył człowieka i uczynił go, podobnie jak zwierzęta, z prochu ziemi. Tchnął w niego dech życia, i w ten sposób człowiek stał się istotą żywą. I jakkolwiek my moglibyśmy różne rzeczy mówić o tej historii stworzenia, jak niezwykłą istotą jest człowiek, dlatego że Bóg go uczynił, to jednak kontekst, który pokazuje, z czego człowiek jest, wskazujący na to, że pochodzimy z prochu, sugeruje, że tak naprawdę no, nie ma się czym chwalić. Nie ma się czym chwalić, ale ten proch, w którego Bóg tchnął swój oddech, został uczyniony na podobieństwo Boże. I tutaj to ma znaczenie. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że werset 7, drugiego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej mówi, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Wiemy z tego tekstu, że połączenie owego prochu i tego. Oddechu Bożego czyni człowieka, dokładnie mówiąc, duszą żyjącą. Tylko, że akurat tłumacze Biblii Warszawskiej oddali to jako istotę żywą. Stał się człowiek duszą żyjącą. Stał się życiem. Tak? Życie to jest połączenie tego tchu i prochu razem. Dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że mam do Was pewne pytanie. Powiedzcie mi, proszę, czy człowiek, który nie podąża za Bogiem, może być kuszony? Uproszczę to, żeby było to pytanie mniej teologiczne. Czy człowiek, który nie podąża za Bogiem, może zostać postawiony w takiej sytuacji, w której chce zrobić coś, co wie, że nie jest dobre. Żyjecie na tym świecie? Jest to możliwe? To się dzieje cały czas. Tak? Cały czas. Ludzie wierzący, a nie żyjący z Bogiem i ludzie niewierzący i nie żyjący z Bogiem cały czas stawiani są w sytuacji, w której chcą robić coś, co wiedzą, że nie jest dobre. Drugie pytanie. Czy ludzie tacy, którzy nie żyją z Bogiem, w momencie, w którym są postawieni w takiej sytuacji, mogą w tej pokusie zwyciężyć? Czy mogą, wiedząc, że coś, co chcą zrobić, jest złe, nie zrobić tego, co jest złe? Mogą. To powiedzcie, jak to jest możliwe, że człowiek, który nie podąża za Bogiem, który jest kuszony, ma w sobie tyle siły, że potrafi zwyciężyć? A człowiek, który idzie za Bogiem, który w sercu ma Ducha Świętego, któremu dane są wszystkie najdroższe obietnice, który ma dostęp do wszelkiej mocy niebios, gdy przychodzi pokusa, jest w stanie stwierdzić ja jestem za słaby, ja nie dam rady. To będziemy dzisiaj studiować. Zdrowie człowieka, siły człowieka, jakkolwiek to odniesiemy i odniesiemy, tworzą pewną całość. Dobrze wiecie, że ten podział na zdrowie fizyczne, duchowe, psychiczne jest tylko podziałem roboczym, który pozwala nam usystematyzować naszą wiedzę albo odnieść się do jakichś konkretnych zagadnień. Natomiast one są z sobą tak związane, że nie da się ich rozdzielić. Tak samo jest z siłami fizycznymi i duchowymi. Oczywiście, może być tak, że człowiek jest słaby fizycznie i silny duchowo, może też być tak, że człowiek jest duchowo słaby, a w Wiecie, mam bardzo dużo siły, natomiast gdy mówimy o sile duchowej, mam na myśli teraz taki kontekst, w którym człowiek jest w stanie przeciwstawić się temu, co wie, że jest złe, co nie jest dobre. Te rzeczy są ze sobą tak związane, że ich nie da się rozerwać. Na pewno znacie takie historie, kiedy to. Wasze siły fizyczne już nie mogły iść dalej, ale ze względu na to, że rozumieliście potrzebę, byliście w jakimś kontekście, nie wiem, rywalizacji, czegokolwiek, wasze ciało mogło dać z siebie więcej niż normalnie. Mamy tam z tyłu Marysię, która mogłaby nam o treningach opowiedzieć. Ja pamiętam, jak z Markiem Micykiem organizowaliśmy półmaraton, a ja nienawidzę biegać. Ja, ojej, ja mogę różne rzeczy robić, ale biegać nienawidzę. I Marek poprosił mnie, żebyśmy prowadzili, żebym zaprowadził cały ten półmaraton, całą grupę, która pobiegnie do źródeł Wisły. I ja wtedy, jak się na to zgodziłem, ja w ogóle nie pomyślałem, że żeby ich tam doprowadzić, to znaczy, że ja muszę biec pierwszy. No bo inaczej się nie da. I trzy dni przed półmaratonem postanowiłem przebiec tę trasę, bo w ogóle nie wiedziałem, gdzie są te źródła Wisły. I pobiegłem tam i słuchajcie, przebiegłem może z pięć kilometrów do góry i nie dałem rady więcej. Nie dałem rady więcej, podczas gdy trzy dni później był półmaraton i potrafiłem pobiec i biec cały czas z przodu. Dlatego, że jakiś ten kontekst, wiecie, ludzi, którzy biegli razem, może też rywalizacji, innych rzeczy, ja nawet nie wiem, sprawił, że moje ciało było w stanie dać z siebie więcej niż w tym wcześniejszym kontekście. Tak bardzo te rzeczy są ze sobą związane. Gdy czytaliśmy Piątą Księgę Mojżeszową, czy dzisiaj, czy w tym kwartale, na początku znaleźliśmy tam taki cytat w, wersecie, w rozdziale ósmym, który mówi: Jak już wyremontujesz sobie mieszkanie, jak już zbudujesz swój dom, jak już wszystko zrobisz w tej ziemi obiecanej, nie zapomnij, od kogo otrzymałeś tę siłę. To znaczy, że Bóg daje ludziom siłę. Bóg daje ludziom siłę i chce, żeby ludzie nie zapomnieli, skąd ona pochodzi i ta siła jest tą, która pozwala mi unieść Biblię, tą, która pozwoliła mi tu przyjechać, ale Bóg dał ludziom, wszystkim ludziom również siłę woli, wolną wolę. I ludzie, niezależnie ta siła pozwala nam również teraz poprawić mikrofon, tak. I ludzie, niezależnie od tego w jakim są położeniu, dysponują swoją wolą tak, że mogą z niej korzystać i mogą decydować i podejmować decyzje słuszne lub też niesłuszne. Ta siła, ta moc została ludziom dana, gdy Bóg ich stworzył. W związku z tym, musimy pójść w miejsce, które potrzebuje, żebyście dobrze zrozumieli. Otworzymy teraz drugi list Piotra i rozdział pierwszy. Ten tekst, który był czytany na samym początku. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy. W wersecie trzecim Piotr powiedział, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Według tego tekstu otrzymaliście wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jako ludzie wierzący. Jako ci, którzy zdecydowali się iść za Chrystusem, którzy narodzili się na nowo i w których sercach zamieszkał Duch Święty, zostali, zostaliście obdarowani wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim, w każdym momencie. Oznacza to, że w momencie, w którym przychodzi na Was próba, jakakolwiek była to próba, nie jest prawdą, jakoby moglibyśmy powiedzieć, że brakuje nam siły, albo nie potrafimy, albo nie możemy sobie poradzić z tym wyzwaniem. Raczej powinniśmy powiedzieć: chwała Boże, że dałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Ja bardzo powiem Wam, bardzo nie potrafię poradzić sobie z sytuacją, w której ciągle. Tego nie da się zobaczyć przez pryzmat jednego roku, ale jak patrzymy na przykład na kontekst 100 lat tego, Jakie przez ostatnie 100 lat w adwentyzmie głoszone były kazania, jakie, mm, jakie perspektywy wzrastały do tych, które były dominującymi w głoszeniu słowa, a później jak to się zmieniało, na takiej przestrzeni lat możemy zobaczyć, że ciągle zdolność podejmowania decyzji przez ludzi, którzy zostali nawróceni, jest obniżana i obniżana i obniżana i obniżana do tego miejsca. Że człowiek zaczyna myśleć o sobie jako o istocie, która nie jest w stanie nic zrobić, co jest absolutnie nieprawdą, bo według tekstu dostaliście wszystko. Dostaliście wszystko. To absolutnie też nie oznacza, że człowiek może czuć się w jakikolwiek sposób niezależny od Boga w kontekście swoich duchowych walk, bo wszystko, co otrzymał, otrzymał właśnie od Boga. Ale nie możemy dopuścić do sytuacji, my, w sensie ja, ani wy, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Świat, który żyje bez Boga, może ratować swoje małżeństwa i nagle udaje im się pogodzić, ale ludzie, którzy mają Boga, powiedzą: No, niestety nie mamy wystarczająco duchowej siły, żebyśmy umieli poradzić sobie z tym wyzwaniem. Jeśli jest człowiek, który jest ateistą i wie, że nie może kraść i nie kradnie, nie może znaleźć się chrześcijanin, który powie: Niestety, ja nie mam tyle siły, żeby poradzić sobie z tym, bo, bo mam potrzebę coś ukraść. W, jak, w jakim kontekście znaleźlibyśmy się, gdyby okazało się, że ludzie, którzy żyją poza Bogiem, mają kompetencje, zdolności i możliwości, by żyć życiem lepszym niż ci, którzy żyją z Bogiem? To by było całkowite nieporozumienie i niezrozumienie tego, czym jest chrześcijaństwo. To byłby kompletny błąd. Do, jak, jak wtedy manifestowałaby się moc Boża w człowieku? Jak ona manifestowałaby się we mnie? Jak manifestowałaby się w was? Przecież nie mogliśmy zapomnieć o cytacie z Listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi, że nigdy nie przyjdzie próba na nas, która jest ponad siły nasze. Nigdy. To obiecał Bóg. Jeśli On to obiecał, to jakim sposobem moglibyśmy kiedykolwiek dojść do przekonania, że jesteśmy w położeniu, w sytuacji, z, której, z którą nie możemy sobie poradzić. Albo my się mylimy, albo mylą się obietnice Boże, a moje doświadczenie jest takie, że w takim kryzysie zwykle mylę się ja. W zasadzie zawsze. Jeśli Bóg powiedział, ale słuchajcie, jaka to jest fajna wiadomość: jeśli Bóg powiedział, że nigdy nie przyjdzie próba, która przekracza moje siły, to oznacza, że On udzielił mi sił, które pozwalają mi w danym kontekście zwyciężyć. Ja nie muszę być człowiekiem, który myśli o sobie jako o tym, który ciągle jest przegrany. Ja w mocy Chrystusowej. Mam zwycięstwo i to nie jest żadne nadwyrężenie tekstu biblijnego, to nie jest żadna, nie wiem, ewangelia, która nam się źle miałaby kojarzyć, bo, bo mówi o sukcesie. Ewangelia z natury jest czymś, co dotyczy sukcesu i zwycięstwa, z natury rzeczy. Nie możemy się pogodzić z ideą chrześcijanina, który, który prowadzi życie, które jest ciągłym życiem porażki. To by było naprawdę nieporozumienie. Bylibyśmy nie w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. Ja znam porażkę. Ja znam porażkę. W tym akurat jestem dobry. Wyznacie porażkę. Ale porażka nie jest czymś, co ma nas utrwalać w przekonaniu, że tak jest los Chrześcijanina. Nam. Dano wszystko. Pomyślcie. Apostoł Paweł powiedział tak. Nie ten, który słucha zakonu, jest sprawiedliwy, ale ten, który zakon wypełnia. Pamiętacie, co tam jest powiedziane? Usprawiedliwiony będzie. Będzie. Dlatego, że w samej zasadzie usprawiedliwienie odbywa się na sądzie, ale cała Ewangelia pokazuje, że choć to się odbędzie w przyszłości, my przez wiarę już jesteśmy usprawiedliwieni. Ten sam apostoł Paweł powie, że Bóg posadził nas na tronach w okręgach niebieskich. No, kto z was siedzi na tronie w okręgu niebieskim? Nikt, ale to jest rzeczywistość, która nastanie i on mówi, to już jest wasze, to już jest wasze. On uczynił was dziedzicami. Nie tylko synami, ale będąc synami, również dziedzicami wszystkiego tego, co zostało obiecane. To jest wasze. Więc, gdy mówimy o mocy zwycięstwa nad złem, słuchajcie, ona została nam dana. Ona została nam dana. I ja sam byłem w tej pułapce, w której myślałem sobie, gdy przychodziła pokusa, i tu, ma, tu ma, wiecie, jak, jak sobie usprawiedliwiałem swoje upadki w taki sposób. Dzisiaj nie modliłem się wystarczająco dużo, to jest naturalne, że dzisiaj upadnę, ale potem będę się modlił więcej i poradzę sobie z pokusą. Dzisiaj mam słaby dzień, bo nie czytałem Pisma Świętego, więc no, i tak sobie nie poradzę z tą pokusą, ale jutro będzie lepiej. Oczywiście modlitwa i badanie słowa jest bardzo ważne w kontekście prowadzenia życia chrześcijańskiego. Ale szukanie jakichkolwiek usprawiedliwień, żeby nie walczyć z tym, co złe, powołując się na to, że po prostu jesteśmy słabi, jest nieeleganckie. Jest nieeleganckie w kontekście wszystkich obietnic, które zostały nam dane. Jest takie, nawet bym powiedział, tak, takie, że aż głupio powinno nam być trochę. Trochę powinno nam być głupio. To, tak, to trochę tak, jak, jak dalibyście człowiekowi, nie wiem, który jest bezdomny, mieszkanie, pieniądze, żeby miał wszystko, a on dalej żebrze na ulicy. To byłoby nieeleganckie, bo ma wszystko, a nie chce po prostu z, z, przy, nie wiem, przyjąć tego, czy zmienić swojego życia. To jest po prostu nieeleganckie. Jeżeli zostało nam coś dane, to to trzeba cenić. To trzeba cenić, a nie lekceważyć. Chodźcie na moment do listu do Rzymian, do rozdziału ósmego. Od wersetu pierwszego powiedziane jest Prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci, Albo wiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym prawo było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Ci, którzy poszli za Chrystusem, żyją według ducha. Ten tekst o tym mówi. Oni żyją według ducha, więc nie możemy mówić, że będziemy żyć teraz bez ducha, bo duch żyje w naszym sercu. On jest w nas. Jak moglibyśmy się tego zapierać? Jak moglibyśmy ciągle podkreślać, o nie, nie damy rady, nie ma takiej możliwości, słuchajcie, wszystko zostało nam dane. Jeżeli jest jakaś podstawa. W ogóle dalszy, dalsza część ósmego rozdziału mówi o czymś przepięknym. I ja bardzo lubię tę wypowiedź, bo ona mówi o tym, że gdy walczymy z jakąś próbą i udaje nam się zwyciężyć, to to zwycięstwo jest kolejnym takim dowodem, argumentem pokazującym, że gdy nastanie dzień zmartwychwstania, my zmartwychwstaniemy. Bo to jest ten obraz tego zmar... Dygresja, wybaczcie, niepotrzebna dygresja. Piękny temat, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym. O czym apostoł Paweł tutaj mówi, w kontekście właśnie ducha, który, który i żyje w człowieku, który się narodził na nowo i daje mu wszystko, dosłownie wszystko. Wiecie, u podstawy nauczania chrześcijańskiego jest wiele różnych kluczowych nauk, ale jedna, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest odpowiedzialność to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i nie tylko za swoje. Jeżeli popatrzycie na Jezusa, który umiera na Golgocie, on umiera na Golgocie, dlatego że wziął odpowiedzialność za ludzkość. Wziął odpowiedzialność za tych, których stworzył. On stał się, nie stał się w tym sensie, że wcześniej nie był, ale zamanifestował to, jak bardzo odpowiedzialną jest istotą. My żyjemy w świecie, w którym brak odpowiedzialności jest coraz większą plagą. Ludzie nie chcą brać na siebie odpowiedzialności. Młodzi ludzie chcą żyć często z rodzicami jak długo tylko mogą, bo nie chcą na siebie wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Brak brania na siebie odpowiedzialności sprawia, że człowiek sam nie wie w końcu, w którym jest miejscu. Ja życzę sobie, żebyśmy my jako chrześcijanie potrafili za siebie wziąć odpowiedzialność, żebyśmy potrafili wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje decyzje, żebyśmy byli gotowi powiedzieć: "Dobra, ja jestem z tej strony i idę w tę stronę albo jestem z drugiej strony i idę w drugą stronę. Nie da się inaczej." To znaczy da się, ale nie powinno się żyć inaczej. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą iść za Chrystusem i mówią, że prawo, które on nadał, nie jest Czymś, co jest na tyle wartościowe, by je zachowywać, to powiedzmy to sobie wprost: nie oszukujmy siebie, nie oszukujmy innych, i idźmy drogą, która jest inna. Ale jeśli decydujemy się iść tą drogą, którą on nam zostawił, nie szukajmy wymówek, nie szukajmy argumentów, szukajmy raczej możliwości i żyjmy tak, jak on powiedział, byśmy żyli. Popatrzcie, gdy Paweł, którykolwiek zresztą z apostołów, na końcu któregokolwiek z listów mówi, Bądźcie uprzejmi. To czy my naprawdę musimy dodać? To jest takie trudne. Nie damy rady. Módlmy się tygodniami o to. Ja nie bagatelizuję roli modlitwy. Nie o tym jest kazanie. Ale może po prostu bądźmy uprzejmi? Tak, o? Może po prostu, jeżeli komuś zrobiłem przykrość, to pójdę do niego i spróbuję z nim o tym porozmawiać. Może. Może to jest prostsze, niż się wydaje? Może to można po prostu zrobić? Jeśli tekst Pisma Świętego mówi: słuchaj, nie kłam. To może mógłbym osobę, która całe życie okłamuje, jej powiedzieć w końcu prawdę? Może nie muszę w modlitwie przed Bogiem tłumaczyć: Boże, no, okłamywałem ją przez całe moje życie. Jak ja mam teraz powiedzieć jej prawdę? Bóg ci mówi: zrób to, to. To może mogę to po prostu zrobić? Bo Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Wszystkim. Myślę, że to jest prawda. Doświadczenie nas wszystkich uczy, że to nie jest tak, że wszystkie te dobre cele da się osiągnąć w chwilę. To tak nie jest. Ale wiecie, co byłoby niezwykłym sukcesem? A to by było niesamowite, słuchajcie. Jakbyśmy dzisiaj byli trochę lepsi niż wczoraj. A nie wiem czy dużo lepsi, ale chociaż trochę lepsi. Wiecie, jakie to byłoby niezwykłe? Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego, jeśli nie czytasz Biblii, przyzwyczaiłeś się do tego, że do niej nie sięgasz. Bo jesteś zabiegany, bo masz mnóstwo problemów, może wychowujesz dzieci, które są strasznie takie absorbujące, ciężko ci, nie znajdujesz czasu na czytanie Biblii. To może dzisiaj po prostu poczytaj ją pięć minut? Może za tydzień uda ci się dziesięć? Za dwa tygodnie piętnaście? Ale zacznij od czegoś. Nie stój ciągle w miejscu, w którym miałbyś stwierdzać, że się nie da. Da się, naprawdę się da, da się. Bo Bóg obdarował nas wszystkim. Jeżeli się nie modlisz. Dobra, może nie potrzebujesz oczekiwać od siebie, że dzisiaj, że jutro, jak rano wstaniesz, będziesz modlił się cztery, modl cztery godziny, tak jak robił to Marcin Luther i to uznasz za swój sukces. Może weź, pomóc się chwilkę. Weź jeden tekst biblijny, pomóc się na podstawie tego jednego tekstu biblijnego i wytrzymaj w tym tydzień. To ci zajmie chwilkę, naprawdę chwilkę. I jesteś w stanie to zrobić. Dasz radę, naprawdę dasz radę. Za dwa tygodnie, może, może dasz radę więcej. Bądź trochę lepszy, trochę lepszy, ale ciągle lepszy. Ciągle trochę lepszy. Jeśli nie zachowałeś się dobrze w jakiejś sytuacji w zborze, zdarza się, weź za to odpowiedzialność, powiedz, że zrobiłeś źle, ale, ale bądź dzisiaj trochę lepszy. Bądź trochę lepszy. Zachowaj się lepiej, zachowaj się inaczej. Jeśli zrobiłeś coś dobrze, weź za to odpowiedzialność powiedz, ale nam to dobrze wyszło, następnym razem musimy zrobić to podobnie. Super. A i tak zrób to jeszcze trochę lepiej. Ciągle trochę lepiej. Ja próbowałem z dnia na dzień być całkiem inny. Jakoś tak mi to nie wychodzi, ale być trochę lepszym, to jest realne. Gdybym nawet miał się zmusić, i zacząć biegać. <laughs> nie, nie. To jest. Widzicie, to jest zbyt trudne dla mnie. A jednak nie jestem w stanie, to znaczy, pewnie. Ajaj. Myślę, że nie dałbym rady pójść i biegać cztery godziny. Ale już na tych dziesięć minut. Myślę, że byłbym w stanie. Wiecie, i o, o, to, o to w tym chodzi. Że my jesteśmy w stanie pójść dalej. My jesteśmy w stanie pójść dalej. Popatrzcie, w naszej teologii od lat podkreślamy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. I co mamy na myśli? Mamy na myśli to, i to, to jest dobra koncepcja, że jesteśmy słabi, że jesteśmy zależni od Boga. Ale wiecie, że w Nowym Testamencie jest tylko jeden tekst tylko jeden tekst, który mówi, że chrześcijanie określani są jako grzesznicy, a wszystkie inne teksty mówią o grzesznikach jako o tych, którzy odrzucają Boga? I ten jeden, jedyny tekst jest apostoł Paweł, który mówi, że z wszystkich grzeszników ja jestem pierwszy. Tylko jeden tekst. I ten tekst miał działać w taki sposób ja tak przynajmniej rozumiem Nowy Testament, że ludzie odrzucają grzeszników, bo są źli i tak dalej, ale Paweł im mówi: Wiecie, wiecie kto jest pierwszy z grzeszników? Ja. Ja jestem pierwszy z grzeszników. To miał być taki szok, zobaczcie! A my się tak przyzwyczailiśmy do tej koncepcji, że wyciągnęliśmy z niej jeszcze wnioski, które nigdy w niej nie były zawarte. Nigdy w niej nie były zawarte. I utwierdzamy się w tej koncepcji słabi, słabi, słabi. Ja jestem strasznie słaby, ale według tekstu biblijnego powiedziane jest, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, zostało mi dane, i nie chcę w momencie następnej pokusy tłumaczyć się, że to nieprawda. Nie chcę. I wy też tego nie robicie. Nie tłumaczmy się. Weźmy po prostu odpowiedzialność. Chcecie zrobić to, co złe? To zróbcie to, co złe, ale się nie tłumaczcie. Przepraszam, nie powinienem powiedzieć, żeście zrobili to, co złe. Nie róbcie tego, co złe, ale jak już, jak już wiecie, jaka jest Wasza decyzja, nie tłumaczcie się. Nie mówcie, że okoliczności, nie mówcie, że to, że tamto. Zrobiliście, zrobiliście. Sprawa zamknięta. Nie tłumaczmy się. Chodźmy do przodu. Chodźmy do przodu, by jutro być trochę lepszy. I nic więcej. Nic więcej. Bądźcie jutro lepszym tatą, lepszą babcią, trochę lepszym synem, trochę lepszym wnukiem, trochę lepszym operatorem kamery, trochę lepszym kierowcą, trochę lepszym pastorem, trochę lepszą siostrą, trochę lepszym sąsiadem, po prostu trochę lepszym, bo to generuje rozwój. To sprawia, że idziemy do przodu, że przestajemy stać w miejscu. Bądźcie trochę lepsi w ewangelizacji, bądźcie trochę lepsi w studiowaniu Biblii, bądźcie trochę lepsi w modlitwie, bądźcie trochę lepsi, nie, nie, nie bardzo, ale tak trochę, tak, tylko trochę, bo potem będzie jeszcze pewnie kolejny dzień, tylko trochę. Nie wystawiajcie sobie od razu celu tych czterech godzin modlitwy. Ja nie wiem, może kiedyś do niego dojdziecie, może ja kiedyś do niego dojdę, ale na ten moment ja chcę być tylko trochę dalej. Tylko trochę dalej, bo trochę jest osiągalne. To co, jesteście gotowi być dzisiaj trochę lepsi? Bo jutro to już będzie za późno. Jutro będzie za późno. Jutro zawsze jest za późno. W ogóle jutro nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak jutro. Bo jutro będzie dzisiaj. W sensie dzisiaj. Rozumiecie, tak? Nie ma jutro. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko dzisiaj. Jesteście gotowi być dzisiaj trochę lepsi? Ja się postaram. Niech Bóg Wam pomoże, bo wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, wszystko, ale z wszystko, i to nie ja wymyśliłem, nie ja ten tekst wymyśliłem. On tam jest zapisany. Widzieliście? Czytaliście? Słuchaliście go dwa razy? Wszystko, co jest potrzebne do życia, do twojego życia i twojej pobożności i mojego życia i mojej pobożności, do poradzenia sobie z twoimi wyzwaniami i moimi wyzwaniami, wszystko. Zastavo dane. Amen.